O, mógłbyś nie przeklinać? A czy Freak Fighty się kończą? Mam nadzieję, że tak. Pseudogangsterzy, którzy... Nie ma to żadnej tajemnicy, że jestem szykowany pod Errora Zimmermana. Kawalka z Grzebykiem dla niego jest skocznią, taką trampoliną. Czołem brygada, Karol Garncarz z tej strony, Striking Festival, Piotrków Trybunalski, Artur Depien Szpila ze mną. Siemanko, cześć Artur. Nie widzieliśmy się od PG Narodowego, dobrze ci widzieć, no ale z drugiej strony, jak bije się Różal z Mariuszem Wachem, chyba pasuje być na takim evencie. No dokładnie, tak jak mówisz, no super walka. Sam jestem ciekaw, jak oni w tą walkę wejdą, bo to jest jedno. Mamy świetne nazwiska, mamy już też określone możliwości jednego i drugiego, no i jeden i drugi z odpowiednimi atutami, więc ja jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwiąże i kto znajdzie pierwszą drogę do celu, bo jeżeli Mariusz utrzyma na dystans Marcina, gdzieś włoży kilka lewych, prostych, prawych, no to może być ciężko, ale jak Marcin dojdzie do dystansu, gdzie będzie mógł zadać swoje nogi, okopie te nogi, to uważam, że to może być takim game changerem w tej walce. Czy ciebie naprawdę denerwuje, gdy ktoś przeklina? Bo usłyszałem to przed chwilą. Ej, bardzo, nie przeklinajcie. Bardzo mnie to denerwuje, ale na zasadzie, jak przychodzi rozmawiać, ze zdjęcie przeklina, ale nie tak jak ktoś gada. Nie znam kogoś, czemu ma mnie to denerwować. Bardziej, jeżeli ktoś podchodzi, mówię mu raz, drugi, to tak. Mówi się, że mężczyzna się nie zmienia. Czy ty łamiesz tę zasadę i odwracasz? Ja dalej jestem tym samym człowiekiem, a zmieniłem się. O, mógłbyś nie przeklinać? Mógłbyś nie przeklinać? Wielki się przeklina. Co? Strasznie ten wielki był przeklinał. Strasznie, to jest nie... To widzisz, no... Szkoda gadać. Wracamy do tego tematu, bo ile jest tak naprawdę w tobie tej zmiany? Bo to mnie ciekawi. Zawsze byłeś, jaki byłeś. Always the same, Artur Szpilka. Nie, ja teraz jestem zawsze ten sam. Tylko zawsze ten sam ma głębsze znaczenie. To jest przede wszystkim zawsze ten sam dla swoich. Zawsze ten sam z tymi samymi wartościami. Może zmieniły mi się trochę poglądy, ale wartości mam ciągle te same. Na wiele rzeczy nie, że zmieniłem zdanie, ale patrzyłem z zupełnie innej perspektywy. A kiedyś było tak zero-jedynkowo. Więc zawsze ten sam to głównie jest powiedzenie dla swoich przyjaciół, dla rodziny. Takie coś. O to mi chodzi, że niezmienny. Pomimo tego, że gdzieś tam byłem, zobaczyłem trochę świata, ja ciągle jestem otwarty dla tych ludzi, których znałem, którzy gdzieś tam są, gdzie się poznaliśmy. Rozumiesz? O to chodzi. Ale zawsze ten sam, to wiadomo, że nie jesteś. Człowiek cały czas się uczy, zmienia. Dostaje lekcje pokory od życia i ciężko sobie wyobrazić, że on się, że będzie ciągle ten sam, nie? Artur, czy ty byś ponownie zawitał do świata Freak Fightów, gdybyś miał cofnąć czas? Póki co, nie. Tutaj nie cofnę czasu. Ja powiedziałem, miałem propozycję na narodowym walczenia. Ja rozmawiałem z Rafałem Pasternakiem, powiedziałem: Rafał, bo on fajny gościu, naprawdę z nim idzie normalnie porozmawiać. Gość, który zna się na tym biznesie, jest też normalnym człowiekiem. Powiedziałem: Rafał, jeżeli tylko nigdy sytuacja, zresztą będzie to słyszał, nie zmusi mnie do tego, żebym walczył we freakach, to nigdy mnie tam nie zobaczycie. A czy freak fighty się kończą? Mam nadzieję, że tak. Nie życzę tym ludziom źle, ale mam nadzieję, z racji tego, że to przechodzi jakiekolwiek granice, wiesz. To wszystko straciło smak już rok temu. A teraz idzie to z równą pochyłą, rozumiesz? Jak są oczywiście zawodnicy, którzy naprawdę zmienili swoje życie dzięki temu. Chyba bardzo dużo zawodników, prawda? Bo są też normalni ludzie, ale są też tak zwani pseudogangsterzy, którzy pokazują zupełnie inne wartości niż są, gadają o czym nie mają pojęcia i przez to ludzie nabierają do tego takiego zdania, jakie jest, prawda? No chyba masz to same zdanie, prawda? Ja zastanawiam się, dlaczego federacje freakowe stawiają na tych pseudogangsterów, bo oni nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że ludzie chcą zobaczyć, jak ich ktoś oklepie, albo co oni znowu wymyślą i budzą zainteresowanie. No niestety dzisiaj nie gadamy o tym, kto wygrał, kto zmienił swoje życie, tylko gadamy o tym, kto coś głupszego zrobił na konferencji, to jest przykre. Artur, mieliśmy dzisiaj tutaj na starcie paraboxing. Nie widziałem, przepraszam, cały czas na wózkach inwalidzkich. Nowa odmiana pięściarstwa. Czy ty kiedyś miałeś na przykład taką propozycję, by zmierzyć się w takim... Miałem taką propozycję, nie chciałem po prostu, nie dlatego, że się tam obawiam, czy coś, tylko kurczę, no nie chcę, całe życie walczę, nie chciał w ogóle, wózek mi się kojarzy
każdy, że siadanie nawet na wózku to jest takie, no nie chciałbym kiedyś tam wylądować, ale szanuję tych ludzi. Jest klub Dragon Kraków, którzy właśnie są niepełnosprawni. Byłem, prowadziłem trening w Wieliczce z okazji Wielkiego Kresty Świątecznej Pomocy i wylicytowali tam ludzie i oni to zrobili, oddali, ten człowiek, który wylicytował, on też był, ale oddał na takie charytatywne, żeby to było ogólne. No i przyszło bardzo dużo ludzi, przyszła ta grupa Dragon Boxing i naprawdę chłopaki mają jaja, trenują. Przyjadę tam do nich na jakąś galę też potrenować, ale na razie mówię, cały czas coś u mnie się dzieje. Liczę, że Martin też zaraz mi powie, kiedy walczę, z kim. Bo jest to początek przyszłego roku. To nie, na pewno to nie będzie w tym roku. To będzie gdzieś luty, marzec, kwiecień, maj, coś takiego. Czyli te 4 miesiące, czyli jeszcze mam czas, ale fajnie by było wiedzieć, z kim. I ja już mniej więcej wiem, że no chyba nie ma to żadnej tajemnicy, że jestem szykowany pod Errora Zimmermana, więc kolejna ciężka walka, ale taki bilet do rewanżu. Artur, na którą walkę na KSW 100 czekasz najbardziej? Wiadomo, że Mamet z Bartosińskim, ale tak samo Wiktor będzie walczył z Grzebykiem, tak? Wiktor jest od nas młody, fajny Majkut, perspektywiczny. No i młody, gniewny kontra ten bardziej doświadczony, prawda? Tak, młody, gniewny, ale pewny siebie, wiesz, Wiktor dobrze wie, z czym to się je. Widziałem niewielokrotnie go na macie, ma fajne wyczucie dystansu, dobry timing, świetne nogi, no i kuma ten parter, a to jest najważniejsze w tym MMA, bo sama stójka to jest jedno, ale jednak parter jest bardzo ważny, a on to kuma, trenuje, widzę go codziennie praktycznie na sali, jak nie trenuje MMA, ale zawsze trenuje MMA, ale jak nie trenuje MMA, to robi trening siłowy, także no mówię, wie dobrze, o co toczy się gra. Ma talent, ma najlepszy wiek w swoim teraz etapie kariery, więc musi go wykorzystać, więc taka walka z Grzebykiem dla niego jest skocznią, taką trampoliną do góry, żeby wygrać i znowu walczyć o nawet jakieś tytuły, nie? Arturze, na koniec, dobrze żyjesz z Gromdą, jesteś, można powiedzieć, ambasadorem tej organizacji, często pojawiasz się, mówi się teraz o rewanżu z Fejmu, czyli Don Diego Kubiszyn kontra Michał Pasternak właśnie w 4x4 ringu Gromdy. Wiesz co, nie widziałem pierwszej walki, więc ciężko mi opisać, tylko czytałem, rozmawiałem z Don Diego, więc mogłem sobie wyobrazić, tak jak mówił, bo jednak, że to wcale nie była taka wygrana, dali troszeczkę dla niego, whatever, fajnie byłoby, żeby taką walkę stoczyć, jestem przekonany, że no, byłoby to fajne widowisko, tylko nie widziałem pierwszej walki, ale zawsze jak wchodzi się do ringu Gromdy. Słuchaj, raz nie widzisz, raz nie słyszysz. Nie, nie widziałem, naprawdę, nie widziałem walki, bo byłem... Nie, nawiązuję teraz do twojego tekstu, że nie słyszałem, bo poszedłem, prawda? Tak. Artur, The Pięć Szpilka na Striking Festival 3, dziękuję ci bardzo. Dzięki, Arturze. Pozdrawiam.